Państwu, dziękuję za zaproszenie, za liczne obserwacje. Postaram się zmieścić w 30 minutach i szczerze mówiąc, po prezentacji profesora Mariana Oslizdo, który na początku miał mniej pokazywać, a pokazał więcej, wyciąłem ze swojej prezentacji 1/3 materiałów, żeby się nie powtarzać, ale pozwolę sobie udostępnić pulpit i pokazać Państwu te obszary, którymi się zajmujemy. Oczywiście ta prezentacja, którą zrobię, ona będzie raczej prezentacją pewnych postaw i strategii pracowni, pewnych problemów. A my nic nie widzimy. Tak, tak, ja za momencik będę udostępniał, natomiast nie będzie to jakby prezentacja chronologiczna. Myślę, że bardziej może to być klucz do pewnych obszarów pokazanych na wystawie, którą planujemy w okresie gdzieś sierpnia, września uruchomić i otworzyć. Natomiast to, co chciałbym Państwu pokazać, to kilka właśnie strategicznych naszych pomysłów i jakby tematów, które są tematami wiodącymi. I o ile już widzieliście Państwo ten obrazek, to ja myślę, że to zdjęcie dobrze pokazuje moment, w którym jesteśmy, to znaczy nasza pracownia tak na dobrą sprawę jest pomiędzy, bo jest pomiędzy projektowaniem i pomiędzy sztuką, pomiędzy wydziałem artystycznym. Tak na dobrą sprawę próbujemy w zależności od tego, jakich mamy studentów na przestrzeni 20 lat, tak pracować z nimi, że czasami te projekty, czy semestralne, czy dyplomowe, są bardziej z przechyłem na sztukę użytkową, a czasami one są bardziej artystyczne. Stąd pozwoliłem sobie zostawić właśnie ten slajd, to zdjęcie, które prezentowało naszą wystawę związaną z 15-leciem pracowni. Oczywiście następuje takie dość zasadnicze pytanie, to czym my się właściwie zajmujemy, więc można powiedzieć, że troszkę zhumanizowaniem cyberprzestrzeni, ale to oczywiście to jest za mało, natomiast to, co jest dość istotne w tej naszej pracowni, to próg wejścia. On jest obligatoryjny na drugim roku dla studentów projektowania graficznego i bardzo często ten próg wejścia jest dość trudny. Tu akurat pokazujemy studentkę, która jest uśmiechnięta, bo testuje pewne rozwiązania, które są związane z portretem i z trochę innym myśleniem w ogóle o portrecie. Wykorzystuje interfejs i Kinecta, który wypycha formę jej twarzy w postaci takich pasów przestrzennych. Natomiast to, co już zasugerował trochę i też zaznaczył w swojej wypowiedzi Wojtek Kucharczyk, to był zasadniczy jakby też kierunek naszych poszukiwań w pracowni, co zrobić, żeby odejść w ogóle od płaskiego myślenia obrazem i co zrobić, żeby no, trochę też myśleć przestrzenią. Oczywiście na drugim roku było to bardzo trudne, ponieważ w większości studenci ze swoim doświadczeniem płaskiego komponowania nie mieli takich bodźców, żeby myśleć obrazem przestrzennym. Myśmy wymyślili taki temat, początkowo to było płaskie umarło, ale teraz to bardziej przechodzi w inside outside albo w 360 stopni i chodzi nam przede wszystkim o to, żeby no, przestać myśleć płaskim obrazem. To jeszcze zupełne początki tych ćwiczeń studenckich, natomiast raczej chodzi nam o to, żebyśmy szli w takim kierunku no już bardziej przestrzennym, ale też posługiwali się językiem współczesnym, czyli takim dedykowanym mediom cyfrowym.
I tu kolejny przykład takiej realizacji to jest praca pana Adama Janickiego, który do Andy'ego Stotta, do muzyki właśnie, ten dział, właśnie, który mamy w swojej pracowni, jest dość mocno związany z muzyką, z interpretacją muzyki. On akurat zrobił pracę wideo, też takiego eksperymentu wizualnego, z cyfrowym wypychaniem obrazu, po to tylko, żeby trochę też zakontestować to, o czym mówił znowu profesor Porczak, a chodzi o to, że świat cyfrowy jednak rządzi się trochę innymi prawami i sztuka cyfrowa, a szczególnie multimediów, czy w ogóle multimedia, no, powinny mieć trochę inny jednak wzór wypowiedzi. Z drugiej strony, jakby nawiązując do tego, o czym mówił profesor Porczak, można powiedzieć też tak, że no, nie do końca jest tak, że teledysk czy animacja nie jest związana z multimediami, bo najważniejsze festiwale multimediów właśnie mają taki dział w swoich konkursach jak animacje czy filmy wideo eksperymentalnego, gdzie ten styk technologii jest dość mocno widoczny i eksperymenty wizualne, które są tam pokazywane, bardzo często są prekursorskimi rozwiązaniami. Ja oczywiście rozumiem ten wzór sztuki interaktywnej i takiego obrazowania, gdzie jesteśmy zaproszeni do pewnej przestrzeni i tu chciałbym pokazać pracę, która jest pracą dyplomem licencjackim. I to jest właśnie coś, co się wydarzyło już od kilku lat w naszej pracowni, gdzie mamy do czynienia z pracami interaktywnymi. Nie zawsze są to prace czysto użytkowe. Często są to prace, które są zainspirowane pewnymi sytuacjami. Tu akurat sytuacją Kaspara Hausera. To jest takie libretto, które stworzył duet Gosi Pawińskiej i Kacpra Mutkę. A chodzi o to, że mamy przestrzeń, która jest przestrzenią interaktywną, mamy trzy ekrany, mamy obraz, który możemy oglądać dzięki okularom 3D, ale też dzięki takim zawieszonym w przestrzeni, tutaj mamy trzy takie plansze zawieszone w przestrzeni, dzięki tym transparentnym trzem szybom, ponieważ cały obraz jest rozbity na trzy kanały i chodząc w tej przestrzeni uruchamiamy bardzo różne sekwencje zdarzeń. Nasze ciało jest też elementem, który zmienia obraz, który się jakby generuje podczas tej prezentacji. Ta praca dotyczy Kaspara Hausera i tego, że jakby impulsem do powstania była sytuacja, kiedy on był zamknięty w wieży przez kilka lat i w ogóle nie znał świata zewnętrznego, mógł go oglądać tylko przez bardzo wąską szczelinę. A tutaj jakby sytuacja jest trochę inna, gdzie odbiorca jest wpuszczany w przestrzeń, która symultanicznie nakłada na siebie bardzo różne warstwy obrazów i w zależności od tego, jak się porusza, ale też i przez jaki rodzaj szkła patrzy, widzi takie, a nie inne bodźce i tak dziwnie przestrzeń zaczyna się załamywać, przetwarzać i zmieniać. I to jest taki kierunek w naszej pracowni, który bardzo sobie cenimy, to znaczy takich prac, które są trochę po nic, ale tak naprawdę poruszają się w takim obszarze, który jest eksperymentem wizualnym, eksperymentem interaktywnym, takim, gdzie no, musimy sobie nazywać te przestrzenie, w których się znajdujemy. I nie jest to komfortowa sytuacja, stąd też bardzo często odbiór takich prac dyplomowych wymaga osobnego pomieszczenia czy no, dedykowanego czasu, żeby móc z tą pracą dłużej w niej partycypować. To jest ten projekt. Tutaj już z pierwszego slajdu, który był pokazany, aktorka, która
praca, która dotyczy symulakryny, to jest webdoc fiction, czyli zupełnie inne spojrzenie, trochę takie fikcyjne, kontestujące też rozwój technologiczny, dość ciekawy dyplom licencjacki Pawła Tajczyka z 2013 roku i to jest taki projekt, który miał wciągnąć odbiorcę w taką strukturę strony internetowej, która tak naprawdę sonduje, ile każdy z nas spędza czasu przed internetem. Oczywiście całość jest jakby rozbita na taki rodzaj kłącza narracyjnego z wyborem ścieżki narracji i w zależności od tego, czy dobrze odbieramy, czy jakby wybieramy tak lub nie w pytaniach ankietowych, tak przechodzimy w dalsze etapy opowieści tej interaktywnej filmu, który był rodzajem found footage'u z elementami nagranymi i pokazującemu, ten film pokazywał jakby taką sytuację, gdzie symulakryna tytułowa to jest hormon, który odpowiada za to, że jesteśmy bardziej zanurzeni w internecie niż sobie z tego zdajemy sprawę. Praca, która powstawała, wydawała się, że jest web fiction, natomiast ostatnio badania, które się przeprowadza, okazuje się, że cały sztab ekspertów, technologów z dużych korporacji usilnie pracuje nad tym, w jaki sposób nas zatrzymać przed ekranem i generować kolejne kliknięcia, więc o ile wydawało się, że jest to taka trochę praca z gatunku fikcji, o tyle dziś no, można powiedzieć, że trochę była jednak profetyczna. Tu inny projekt Piotra Koncewicza, który bardzo mocno interesował się sztucznymi sieciami neuronowymi, zaproponował jako dyplom projekt interfejsu dla projektantów po to, żeby wykorzystywać sztuczne sieci neuronowe i to, co tutaj widzimy na slajdzie, mamy bardzo nieprzyjazny interfejs związany z kodem, który jest mało intuicyjny dla ludzi, którzy zajmują się obrazem ruchomym, projektowaniem. I postanowił zaprojektować taki interfejs po to, żeby można było na bazie tego, co widzimy tutaj właśnie po lewej stronie zwykłego naszego rysunku, przetworzyć każdy możliwy obraz według wzoru, który sobie narysujemy. Ale można też było na przykład nauczyć według takiego szkicu, który mamy po prawej stronie, nauczyć komputer, żeby zastosował filtr na zdjęciu, które mamy poniżej. Więc sytuacja, która nas zainteresowała, to właśnie to, żeby stworzyć bardzo przejrzysty interfejs do tego, żeby te sieci neuronowe, ilość próbkowania, ilość iteracji pomiędzy wsadowym materiałem, a tym, który miał być obrobiony, była logicznie zadana, no i żeby można było bardzo szybko prototypować pewne rzeczy już w procesie projektowym czy w kreacji. Równie dobrze można tutaj włożyć alfabet, dwie pierwsze czy trzy pierwsze litery alfabetu, a całą resztę już wygeneruje nam według pewnego schematu, którego nauczymy sieć neuronowa. To tutaj może właśnie sekundkę przeskoczę do tego, jak to miało działać. No, sekundka, nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj jest właśnie materiał wsadowy, zdjęcie i tutaj jest pokazane próbkowanie, jak uczy się
sieć neuronowa, do którego momentu nas interesuje deformacja i nauczenie się tego stylu, który chcemy, żeby był założony przy konkretnym zdjęciu, rozwiązaniu. Inna rzecz zupełnie w naszej pracowni, jakby, która była pewnym działaniem prekursorskim, to monitoring powietrza, wizualizacja danych, którą zrobiła Ania Kopaczewska w 2009 roku. To jest jej dyplom magisterski. Monitoring powietrza wzięty na przełomie prawie 20 lat ze stacji monitorujących powietrze w Katowicach i na Śląsku. To są plansze, które pokazują bardzo precyzyjne, zwizualizowane elementy odpowiedzialne za konkretne pierwiastki w powietrzu, które wdychamy, za dwutlenek węgla, za ciężkie metale, które też się pojawiają. Te białe dziury, które tutaj widzimy na lewej planszy, to są braki danych, ale ten dyplom o tyle jest prekursorski, że on jakby poszedł już w kierunku tego, że pracujemy na bardzo dużej bazie danych i po pierwsze ją wizualizujemy i szukamy najlepszego klucza do tego, żeby ją zwizualizować, a po drugie no, on już miał zalążek projektu interaktywnego, gdzie klikając na te dane mamy konkretną informację, w którym roku, w jakim dniu, jaki konkretnie był pomiar i wynik tego pomiaru. Ta praca zresztą dość wysoko została chyba na drugim miejscu oceniona w dość takim prestiżowym festiwalu projektowym, ale przejdźmy teraz dalej. Jeszcze jesteśmy w kręgu Katowic, to zupełnie inny projekt związany z animacją 3D Marka Gajowskiego, który wymyślił historię właśnie widzianą trochę alternatywnie, trochę zaskakująco. Co może się wydarzyć w Katowicach, po co w ogóle mamy spodek. A to był spot promujący Katowice jako europejską stolicę kultury, rok 2010, produkcja tego spotu. Natomiast przeskakujemy teraz do tych doświadczeń właśnie związanych bardziej z odejściem od klasycznie rozumianego ekranu, czy od takiej prostej interakcji. Tutaj projekt, a raczej dyplom Tomka Strojeckiego, dyplom magisterski na bazie starej gry arcade, która była pierwszą symulacją w 83 czy 84 roku, pierwszą symulacją 3D w komputerze. On stworzył model trójwymiarowy ekranu i za pomocą mappingu oraz interfejsu można było zagrać sobie w tego typu grę, która wtedy w 83 roku była bardzo takim prostym i wektorowym tylko symulatorem 3D. I to odejście od ekranu takiego klasycznie rozumianego jest dość istotne w naszych poszukiwaniach. To inny przykład, to jeden z pierwszych dyplomów licencjackich, których byłem promotorem. Praca Juliana Malika, Ogród Rozkoszy Ziemskich. To jest bardzo kompleksowy projekt, interaktywny, wykorzystujący mapping, ale wykorzystujący też interfejs użytkownika, bardzo prosty, bardzo przemyślana struktura nawigacji. Chodzi o to, że zanim poznamy prawdziwe znaczenia tego, zanim będziemy obcować z prawdziwym obrazem, możemy poznać znaczenia tego dzieła opracowane przez wielu wybitnych specjalistów w osobnym pomieszczeniu, na wydruku, który jest bardzo bliski oryginałowi. Wyświetlają się nam dzięki mappingowi
informacje i tutaj widzimy kolorystycznie zaznaczone bardzo różne opracowania naukowców a propos znaczeń konkretnych scen i wybierając poprzez interfejs użytkownika możemy jakby wejść w konkretny opis danego tematu, danej sceny i jej symboliki. Natomiast to, co jest dość nowatorskie, to wykorzystany interfejs, ale też projekcja taka bardzo holograficzna, wykorzystująca też te obiekty, które prezentujemy, jako obiekty trójwymiarowe. I zaraz pokażę to w prezentacji, natomiast tu jeszcze pokażę proces prototypowania. Tu są te wspomniane po prawej stronie ekrany, na których są wyświetlane informacje holograficznie. Tutaj mamy cały żmudny etap przygotowań od lutowania przez programowanie. I to są te obiekty, które można zobaczyć z bliska, wymodelowane w 3D elementy scen, które są zawarte w tym Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich Hieronima Boscha, a które dzięki silnikowi Unity i temu, że został on zaprogramowany, całość interfejsu też w Unity, możemy wirtualnie sobie obejrzeć, obracając taką specjalną gałką. Tutaj mamy właśnie przykład, jak można sobie przybliżać ten obiekt 3D. Inny dość ciekawy projekt to multimedialna interpretacja pieśni nad pieśniami. Pokazuje to jakby z dwóch powodów. Pierwszy to jest poszukiwanie jakby cyfrowego języka i tego, jak dużo interfejsów trzeba poznać, i studentka też musiała wejść jakby w problem programowania i pisania shaderów do 3D, natomiast do drugi on dotyka też problemu, o którym już mówił profesor Mariano Slizla, a on dotyczy typografii w ruchu. Tutaj właśnie tekst, który się pojawiał, był bardzo delikatnie widoczny na dole kompozycji, natomiast wszystko działo się w takich abstrakcyjnych formach, które się animowały, ale pokazuje tutaj przede wszystkim ten proces, który jest dla nas dość interesujący, bo trzeba było poznać to środowisko kodowania i pisania shaderów, ale też budowania kompozycji, animacji w takim bardzo zaawansowanym programie Houdini. Tutaj widzimy, jak wiele bardzo różnych operacji trzeba zrobić, żeby powstała i generowana była symulacja dymu czy ognia. I to jest dość istotne, że my jakby też ten próg wejścia, o którym mówiłem na samym początku, dla drugiego roku jest bardzo trudny, bo ciężko jest wyczuć u osób, które zdają na projektowanie graficzne, kto z tych osób ma predyspozycję do multimediów i na ile ich uczyć i prowadzić za rękę, tak żeby nie zrazić, a na ile już dawać takie sygnały i wprowadzać takie programy, które będą poszerzały ich wiedzę i kompetencje i pozwolą im docelowo poszukać własnej drogi. Tu jeszcze jeden kadr. A tutaj pokazuję kilka zdjęć, jak to u nas w pracy wygląda, że no mamy z reguły kilka komputerów, które muszą być podłączone do siebie po to, żeby zarządzać obrazem, dźwiękiem, czasami żeby grać tym. Tu są warsztaty prowadzone w naszej pracowni. Bardzo często Piotr robi wykłady o tym, jak dany interfejs działa, Piotr Cyglarek. I tutaj są testy
wszystko dzieje się też dzięki temu, że no właśnie to spotkanie z komputerem nie jest tak oschłe jako forma wykładu i tylko oczekiwanie na rezultat, ale też są elementy trochę zabawy i takiego poszukiwania. Tu widok z reżyserki, zarządzanie światłem, to też tego uczą się studenci. Niestety teraz okres pandemii nam to uniemożliwia, bo to pomaga nam już na drugim roku prowadzić takie bardziej zaawansowane realizacje, gdzie próbujemy ich zainspirować do tego, żeby też twórczo myśleli o planie filmowym, ale planie filmowym, który byłby tylko i wyłącznie częścią większej kompozycji generowanej już cyfrowo. Tutaj mamy scenę z nagrań na Greenboxie, już wcześniej pokazywanych przez profesora Mariano Osisla. Tutaj jest element klucza, który pozwala nam na żywo wycinać te postaci. I mamy jeszcze, o tutaj jest widoczny Antoni Gralax, jak jest wycięty. Tutaj jest plan filmowy, natomiast pomyśleliśmy o tym, że na drugim roku dobrą wprawką do zrobienia takiego wizualnego testu byłaby krótka forma zapowiadająca album muzyczny i stąd był pomysł, żeby zrealizować bardzo różne projekty, oczywiście zanim one powstaną i zanim jest uruchomiona cała procedura produkcji to i już samego nagrania w studio, to jest to poprzedzone wieloma tygodniami szkiców, pomysłów, planowania, pomysłu na to, jak kamera pracuje, jaki w ogóle chcemy obraz uzyskać. To jest praca pana Damiana Rzeka, którego też później będę pokazywać jego pracę dyplomową, natomiast tutaj jest promocja albumu Odwala, albumu Primitivo, a utworu Odwala. Tu jeszcze inny projekt, też z zespołem Oleś Brothers i Antoniem Gralak. A tu już wcześniej wspomniane sztuczne sieci neuronowe tym razem posłużyły pani Sylwii Dybich do tego, żeby wygenerować też bardzo ciekawy, przejmujący obraz przetworzony do utworu Hindu, też albumu Oleś Brothers i Gralak. I bardzo myślę, że ciekawie reprezentującego właśnie ten utwór i zupełnie zaskakujący wizualnie element współczesnego języka cyfrowego. Tu inny projekt robiony z Majerczyk Band, też studenci drugiego roku nagrywali, a później robili spot promujący ich muzykę. I przechodzimy do eksperymentów wizualnych, które już są bardzo mocno też powiązane z muzyką. To jest projekt Gosi Pawińskiej i Kacpera Nutkego do utworu Heaven, Time Machine. Tutaj już jest obraz bardzo mocno przetwarzany cyfrowo, w wielu momentach jest już kodowany czy wypychany na takiej mapie jasności. To jest tutaj widoczne właśnie w tym momencie, ale też jest bardzo mocno przetwarzany, też jest pixel sorting, data mosh i wiele innych sposobów
przetwarzania. Natomiast wydaje mi się, że też bardzo ważnym dyplomem, który powstał w naszej pracowni, jest dyplom Marcina Nawrotka, który też w 2009 roku zrobił bardzo ciekawą, interesującą realizację o autobusie, trochę taki socjologiczny ogląd na to, jak się ludzie zachowują w autobusie, ale eksperyment wizualny, ponieważ to 3D, które oglądamy, ono nie jest takim klasycznym 3D, tylko jest tutaj już bardzo mocna deformacja siatki, tam były też duże inspiracje malarstwem Bacona, a całość jest naprawdę bardzo zawodowo jakby zrealizowana i z dużym wyczuciem jest praca kamery oraz ruch tych postaci oraz deformacje związane z ekspresją, z tym, jak się zachowują zastosowane. Również bardzo ciekawym projektem i takim dość wybiegającym w przyszłość jest praca Sylwii Dybich o jakby konstrukcji, której będzie więcej pewnie mówił Krzysztof Zygalski, natomiast ja ją tylko pokazuję po to, żeby pokazać, jakby, żeby uzmysłowić, że no, też są poszukiwania jakby wizualnego języka i to jest też element taki, że my wykorzystujemy bardzo wiele z nagrań właśnie w studiu Lori na Greenboxie. Większość tych rzeczy była na Greenboxie nagrana, ale później cały ruch został już zaprojektowany w 3D i cała praca kamery oraz jakby konstrukcja logicznie wynikająca z narracji no, rozwijała się w czasie i deformowała, mówiła o pewnej sytuacji pomiędzy kobietą i mężczyzną, ale o tym więcej jutro pewnie Krzysztof Zygalski. Natomiast ja chciałbym na koniec powiedzieć o pracy, tak zerkam kątem oka, 30 minut, prawie idealny czas na prezentację. Chciałem powiedzieć o tegorocznej pracy pana Damiana Żaka. To jest naprawdę wyśmienita praca generowana 3D, ale też bardzo mocno koncepcyjnie osadzona w kulturze japońskiej. The Revolt of the Body to jest praca poświęcona, zainspirowana tańcem buto japońskim i tym, jak aktor poprzez swoje gesty opowiada pewną historię, natomiast tutaj one jeszcze zostały wzmocnione o żywioły, w których się porusza i te żywioły czasami go atakują, czasami zmieniają. Bardzo duży proces do powstania w ogóle tych animacji, od mock-upu przez bardzo długie godziny generowania różnych fluidów, różnych dymów, czy samego sposobu spalania się postaci, no tylko po to, żeby efekt końcowy był naprawdę zachwycający. Myślę, że na wystawie będzie to dużo lepiej pokazane. I to jest jakby ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu pokazać. Ona pokazuje jakby to, że no my jesteśmy w pracowni nastawieni bardzo mocno ciągle na eksperyment, na poszukiwanie nowych rozwiązań i one często determinują to, że trzeba się poświęcić w całości na to, żeby ten efekt, na który studenci ciężko pracują, żeby ten efekt był nowy, zachwycający, często nieprzewidywalny. Nie zawsze mamy stuprocentowy
100% receptę. Ona się bardzo często bierze z tego, że trzeba mocno testować i mnóstwo czasu poświęcić na to, żeby dopracowywać formę wizualną czy interaktywną. No ale to jest ten kierunek, który wydaje się, że nas w pracowni bardzo interesuje i jego chcemy rozwijać, czyli duża doza eksperymentu, oprócz tego, że pracujemy przy interfejsach, które są czysto użytkowe, to jednak ten ciężar i odnoga, która jest pomiędzy designem a sztuką i takie pole poszukiwania nowego języka jest dla nas jakby takim kierunkiem, który nas jak najbardziej interesuje.